jest tata. Cześć. To jest? Cześć, matutki. Cześć. A co ty tutaj? Hej. Hej, hej matutki. Wrócił w końcu, widzisz? Obiadek wcinasz? No, będziemy teraz wszyscy jeść obiadek. Ten rok minął nam bardzo szybko. Myślę, że przede wszystkim ze względu na Frania, ponieważ każdy dzień był zupełnie inny. Każdy dzień czegoś nowego nas uczył, każdy dzień nas na nowo zaskakiwał. Patrząc na Franka, oczy na jego takie chwile czasami zamyślenia, wpatrzenia w dal, wygląda dla mnie, porównuję go z komputerem, który wczytuje dane. Wczytuje świat, który wkoło niego jest, który go otacza. I wygląda jakby tak właśnie czytał jak ten dysk. Najbardziej lubię momenty, kiedy jesteśmy razem, ponieważ Marek dużo pracuje. Lubię momenty, kiedy planujemy przyszłość. Co będzie dalej, co będzie w przyszłym sezonie, czy będziemy robić jakieś sery. Takie momenty, po prostu planowania przyszłości. Chodź do mnie, ho, baba! Franek zmienił w życiu absolutnie wszystko. Mam wrażenie, że sprawił, że my jesteśmy lepsi. Dla siebie nawzajem. Oczywiście dla niego. Staramy się każdego dnia być jak najlepszymi rodzicami. Scalił nas na pewno bardzo. I dał nam wiele szczęścia. Takiego najprostszego, zwykłego szczęścia.